Hej, witajcie w nowym odcinku z Red Dead Redemption na moim kanale. Nie wiem, czy pamiętacie poprzedni odcinek, w sensie końcówkę. Była taka misja tam w tym salonie u takiego gościa, który pisze książkę i było trzeba czterech bandytów znaleźć, z nimi pogadać, żeby jakby mieć udział w wyzyskach z tej książki. Ja to wszystko zrobiłem pobocznie, sobie troszeczkę pograłem po prostu wieczorkiem poza odcinkami. Mega fajna, przyjemna sprawa. Zrobiłem go, tylko chciałem teraz w sumie do niego wrócić i jego tam nie ma. Podejrzewam, że on się pojawi za jakiś czas gdzieś, ale to zobaczymy. W każdym razie te misje są wykonane. No było to poboczne, nie nagrywałem tego, bo specjalnie nic tam się nie działo. No. Dobra. Idziemy. Misja wątku głównego. Chcę tu zacząć, żeby mieć dostęp do tego salonu tutaj. Amerykanie odpoczywają. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man, I dread to think about it. Hey, 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 there he is. Watch where you're going. Take it easy, are you about pal? To kiss that guy or punch him? Boom, gozdynki, proszę bardzo. Ledwo weszliście i już jest wojna. Bang! Proszę bardzo, naciśnij, by uderzać pięścią. A można tu jakieś kombosy inne prowadzić, czy coś takiego? Ty, patrzcie, jaki unik zrobił. By chwycić. Ty pier... Jezu! Okej. Okay. Uderz. Uderz. Bum! Jebut. Chyba ty pokonałem. Ej, są kolejni. Dobra, chodźcie tu. Masz. To tylko na strzał? Co tu się wypra... O Jezu, idzie jakiś właściciel. Bum go! Au, au. Au, au, au. Czekaj, uwolnij się. B, 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 B. Jeśli ktoś cię chwyci, naciskaj B, aby się wyrwać. Okej, okay, jest nauka walki tutaj po prostu. Ramnął go z prawy sierpowej i koniec. Ej, zostaw mojego ziomka, czemu go tak klepiesz? Pęk go! Czekajcie, on jest chyba dobry. Ten gościu ogarnia temat, mam taką teorię. No co się dopiero wprowadziliście do miasta i już walczymy z największym typem? Jej. Dobra, by zablokować. Masz. Hej, to było dobre. Ej, ta walka jest przynajmniej troszeczkę taka, mam teorię, niesprawiedliwa. On waży strasznie dużo. Ej, no dlaczego ja tak nie potrafię? Ładuj w niego. Nie! Już, próbujemy się uwolnić, bo on mnie próbuje utopić. Ej, ale to było trochę tak nie fair, więc nogi tak się nie robi. Super, już zrobiliśmy scenę na środku miasta, to jest hit. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. Making new friends again, I see, Arthur.
Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah! Javier and Charles. I've missed you. And Bill, looking as well as can be. Gentlemen, wszystkie biedaki oklepane. Always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater, well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Naprawdę, na tej zasadzie to już jest koniec. Obmyty, tak? Dobra, spoko. To miejsce autobusopisu zawiera już Black. Tak, chcę nadpisać dane. Jeju, dobra, bo ja tam zrobiłem kilka tych. Spoko, autozapis. Misja wykonana, okej. Okay. Tylko ja bym chciał w tym momencie wliść. W obozie dostępne jest kilka misji. Są oznaczone na radarze jako dobra, okej, okay, na tej zasadzie. Czyli są misje jakieś takie do zrobienia. Ja bym chciał tutaj wejść, bo tu jest dużo typków, a jak sami dobrze wiecie, to jest mój kapelusz? Załóżmy, że tak. Straszne tu są braki i nie mogę go przeszukać. To ci jaja. Nie można chyba z nimi nic zrobić. Oni sobie po prostu leżą i nic z nich nie wypadnie. Taką mam teorię. Tak jest, nic z nich nie wypadnie. No to dobra, no to niby teoretycznie misja wykonana. Nic tu specjalnego nie musieliśmy robić. Także okej. Okay. Salon jest zablokowany, jest kłódka na nim. Przez to, że tu zrobiliśmy chyba wojnę, to przez jakiś czas nie mamy dostępu do niego. Ale to nic. To nic. No to pokażcie mapę. Gdzie mamy jakąś najbliższą misję do wykonania? W obozie, tak? Dobra, no to nic. Jeju, ile tych misji tu jest. A ta misja, która tu była gdzieś tu u góry? A to nie, to może mi się wydawało. Wszystkie są tutaj. Dobra, no to nic. Wystarczy tylko i cisnąć do obozu. Pokażcie. LSK. Leopold Stratus. K. Kieran. Musisz wypytać Kierana o Driscoli. Jeju, Jose Matthew. Tu jest strasznie tego. Dobra, wybierzemy którąś z tych. W każdym razie, w tym momencie. No i koń. On tu chyba przyleci. Czy on, jak jest przywiązany, to nie daje rady. Nie daje rady. Jest, okej. Okay. Jest też deal pod tym względem, że jakby zaraz będzie noc i możemy zrobić, tu wam pokażę, bo to też tak działa, to tego wam nie pokazywałem. Wchodzicie tutaj i jest opcja zbadaj, zamów kąpiel i pokój, więc możecie sobie tutaj wskoczyć. To jest naprawdę chwila, moment. Ale są dobre rzeczy tu się dzieją, zaraz wam pokażę, o co chodzi, bo robiłem to i miałem beczkę troszeczkę, także spoko sprawa. Patrzcie, macie niby kąpiel, dawajcie, i za całe 50 eurocentów całkiem możliwe, szoruj, dawaj, szorujemy głowę, dobra, no umyjmy się, tak jest. I można za całe 50 eurocentów zamówić, znaczy zaprosić do środka panią, która weźmie i umyje rączki, nóżki, wszystko. Tak jest. Proszę bardzo. No i tutaj sobie klepiecie, że wyszoruj. Lewą, prawą. Dobra, to już wam pokazałem, tak? Tak to tu działa. Dostaliśmy całusa w czoło, no i spoko temat. Strzała. Dobra, i takim oto sposobem, ja nie wiem, czy w tym momencie okurtka się odnawia, tak, że jest czysta.
I że jest... Czekajcie, a można tu jakoś sprawdzić porę dnia? Tam jest... Okej. Tu jest chyba pora dnia. W sensie, że w menu. No a do góry idziecie, jest pokój, można wejść do pokoju i tylko i wyłącznie się przekimać do jakby poranka. Także nic szczególnie specjalnego. Rzeźnik, tutaj wszystkie rzeczy, które jakby oskurowałem zwierzaki w międzyczasie, wszystko wziąłem i sprzedałem, pokupiłem troszeczkę też żarcia, także wszystko jest chyba ogarnięte w miarę na tip-top. Wytrychy też mi się udało kupić, także też spoko sprawa. A moglibyśmy tutaj górą się przedostać, przecież górą zawsze się do tego obozu właśnie dostawało. I jest taka sprawa, że cały czas koń jakby jest brudny, bo mamy go wyczyścić na zasadzie takiej, że... Czekajcie, jak tędy oj, to jest takie na wyczucie. Koń. Tylko, że szczotkę do czyszczenia konia dostaniemy, z tego co wiem, dopiero w drugim rozdziale w jakiejś misji, gdy będziemy kupowali nowego konia. Albo można też oddać go do stajni, wtedy on jest wyczyszczony, albo można wejść do rzeki i wtedy też się wyczyści, ale to jest na zasadzie takiej, że to jest mało efektywne. Więc troszeczkę ciężki temat. Dobra, my do obozu i robimy misję. Okej, słuchajcie, jest sprawa taka, że w tym momencie jakby idę za tą misją, tą, o której gadali wcześniej, bo tutaj jest Dutch poprosił uratowanie Shina z rąk łowców nagród przetrzymujących go w Blackwater i wkroczyłem na teren, nie wiem czy widzicie, tutaj jest takie normalnie takie żółtawe, czy nie wiem, pustynny kolor, taki kolor piaskowy, a tu jest czerwone, przez co też gra poinformowała, że tu jestem poszukiwany żywy lub martwy, więc najlepiej byłoby trzymać się, nie wiem czy głównej drogi, ale jeśli zobaczę na minimapie jakiegoś typa, w sensie patrol, który był na przykład na samym początku na wejściu, no to lepiej byłoby po prostu unikać, w sensie odsunąć się na bok i nie wchodzić im w drogę, bo zaczną strzelać, żywy lub martwy, jak się nie dam złapać, no to zaczną strzelać. I to za tą misją, w sensie wybrałem ją, żeby jakby być w wątku, tak, żeby nie wybierać czegoś innego. Jak mamy go uratować, to uratujmy go teraz od tego samego, jakby, bo od tego się zaczęło. I myślę, że jest good deal. Jezu, jakaś burza chyba idzie, czy nie wiem, mogło być gorzej w tym momencie? W sensie to nam troszeczkę ułatwi sprawę, myślę. W sensie w ratowaniu tego typa. Jestem już niedaleko, także spoko. Zaraz się okaże. Żywy lub martwe. I to nie wiedziałem, że tu są takie tereny, że to tak działa. Dobra. Są tutaj. No to konik, papa. Zaraz ogarniemy, czy jest jakiś sposób, żeby... Blackwater, see how things lie. Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch, Isaiah. Oh, we got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? Gdzie go mogę szukać? Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. We can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side? And we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. No okej. Okay. I to mi się podoba. Let's go. Dawaj. You know, Tomerad, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Dobra, jak sobie ładnie wszyscy równo idą do swoich koni, to jest, to mi się podobało. Okej. Odszukaj łódź.
Ej, no o tym nie mówiłeś, że to trzeba tak zrobić. Dawaj prędzej. Szybciutko. Musimy mieć zapas czasu. Ej, łódką to jeszcze tu nie pływałem, nie? South of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as we feared. To zróbmy tak, że ja dla czystej pewności już sobie ogarnę itemki. Tak jest. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. There, look. I think that's our boat. All right, gentlemen. Follow me. No dobra, no to tu trzeba jakoś, jest ten klifek, to tu nie zeskoczymy, trzeba poszukać. Okej, to schowajmy tą broń. W takim razie. You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Come on, let's keep them in sight. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Okay. Dobra, nie wiem jaki jest plan na to, bo tu wszystko są, wszędzie są. Ta rzeka się im tu nie kończy? To się którędo? Okay. Czyli, że czysto teoretycznie oni tu wysiądą, no bo tam był wodospad, więc ta łódka do góry nie podpłynie, no bez jaj, no jakby, nie wiem czy widzieliście, no ale to raczej tak chyba funkcjonuje. Chyba, nie wiem, chyba, że jestem głupi. No tutaj. Czekajcie, tu zaraz się pojawi. No nie wiem, no może da rady tędy podpłynąć, wcześniej to się wydawało troszkę takie gorsze. Chyba, że już podpłynęli, a ty tego oczywiście, Mateo, nie widziałeś. Przybliż. Built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Dobra, okej, tam mają jakieś przejście. You can only imagine the shit he's been giving them. Oh yes. They're taking him up the canyon. Okej, to się samo robi. Tam do góry. Dobra, to ja tu nic z tym nie kieruję. To może ich tak od dołu klepniemy, w sensie od tyłu powolutku po kolei, w sensie, że nadużywam słowa w sensie, zauważyliście? Muszę skończyć. Ja bym ich z łuku tak spokojnie, o właśnie, podszedł od tyłu. Ciszej na tych koniach, przecież się kapną, że tu schodzimy. Możemy ich klepnąć tak naprawdę po cichutku? Dobra. Okej. Okay. Gdzie on jest? Javier. Gentlemen,
wife is taken ill, gravely ill. What's the problem? Dobra, idziemy. You take the one on the left. Where is she? Okay, come on. Stay low. I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose everything. Oh, calm down. Chodź, Javier, chodź. I can't. I'm having a fit. Który przycisk? Dobra, to tyle. Odblokowano wyzwania zabójcy. Czekajcie. Trzeba ich ograbić. Silne serum, takie rzeczy. Ale co, mam wrócić się po konika, czy co? Chyba tak. Chyba trzeba się wrócić. Albo nie, no czekajcie, Javier poszedł tam. Dobra, stop, pomyłka, mój błąd. Mój błąd, idziemy tutaj. Okej. Ciekawe, czy on będzie znowu gadał? Chyba tak. Javier, chodź. Czy on czeka na coś? Czy co, szczerze nie wiem, no Javier jest na moich plecach, czy on pójdzie, czy nie pójdzie? Gościu, idziemy? Czy chcesz po nich strzelać? Chcesz po nich strzelać, dobra, nie wiem, ja idę po swojemu, to zrobię. Najgorsze, że tam jest następny i on to usłyszy wszystko. Ty no, ja pierdziu. Dlaczego tak to się porobiło? Boom. Ty, oni żyją jeszcze. Przegość. Dobra. No to ten już nie oddycha. Gdzie jest tam jeszcze na szczycie jakiś typek? Taką mam teorię. Teraz fasolki nie będziemy jeść. Tam jest. Udało się? Spadł? Spadł. Tak jest. Dobra, jeszcze jeden najprawdopodobniej gdzieś, tylko nie widzę gdzie. Nie widzę go. Tu jest. Proszę bardzo, headshotu wsiadł. Ten przeżył. W sensie nie, ten umarł. Jezu stary, jak strzelam nad nim, to jest hit. Ej, tu się tylko jedna rzecz odpala strasznie głośno. Wszystkie rzeczy poboczne. W sensie muzyka i tego typu rzeczy. Stop, czekaj stary. A są następni. Cyk. Czemu on tak szybko wychodzi tutaj? W sensie do przodu. To mi się nie podoba. Muszę za nim cisnąć, bo jak on ciśnie, to ja też muszę cisnąć. Tylko ograbiamy tych, których możemy, jeśli mamy czas. Złoty zegarek kieszonkowy. Gdzie na klifie? Już. Czekaj, bo ten go ograbi. Zdążymy 3 razy umrzeć. Tu jest gościu. Dobra, się ukrył za tą ścianą, było ciężko. Już idę na górę. Spoko, stary. Momencik. Po kolei. Jeszcze tylko ograbimy typa. Wiem, że tego nie powinienem robić, powinienem cisnąć do przodu, ale naprawdę one tu mają spoko itemki, nie chcę się kryć, przez przypadek nacisnąłem przycisk. Dobra. Biegiem. Gazem. Idę, no stary, to jest prosta sprawa.
No to oni zaczęli strzelać. Tam jest u góry. Ale siadło, tak jest. Nie wiem, czy gościu miał jakiekolwiek szanse na przeżycie. A ja mam w ogóle, by the way, gdzieś laskę dynamitu, tylko gdzie to ja nie mam pojęcia. Może jeszcze niedostępną. Wiem, że kupiłem. Idę. Gdzie jest gościu? Umarł? Umarł. Prosto w serducho. Dobra, po malusiu. Jak zwiewają, a gdzie znasz? Szybko, 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 szybko. A, zgarnijmy Shona. Proszę bardzo, no to zgarniajcie go. A ja tylko... Dobra, uratuj Shona. A ja tu tylko jeden, dosłownie pięciu i więcej nie będę grabił. Drugi, srebrna klamra, bo to są wszystko u pasera. Nie wiem, byłem w innym miasteczku jeszcze i w sensie jak sobie grałem pobocznie troszeczkę, tam w ramach tej misji pobocznej z tym szukaniem tych typów do tej książki i tam był paser, można to było sprzedawać. A dwa, że można po prostu wziąć i zostawić w obozie takie itemki. To jest tak mega prosta sprawa, tylko tu wystarczy pozbierać. A hajs naprawdę się przydaje, bo bronie tu kosztują nieziemską kasę. A raz, że hajs, a dwa, że rzeczy, które tu zbieram cały czas, żeby ich nie kupować, no to z nich to pozbieramy i naprawdę gitarka. Będziemy tylko Shona jeszcze uwolnić i spoko temat, i misja zakończona. Cyk, ostatni. Dobra, jest było więcej niż pięciu, nieważne. Musicie mi to darować. Cześć, stary, przykro mi. Ja nie wiedziałem, że ty wisisz, nie widziałem cię wcześniej. Sobie biegałem zbierać rzeczy. Less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do we get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories? Okay. Yeah. Czyli jakby mam czas i tak pozbierać tutaj itemki z tych typów. Kompendium zaktualizowane, Tomahawk. Przyciągnę wyświetlić szczegóły. Ja niekoniecznie chcę, wiecie. Twój rdzeń zabójczej precyzji jest pusty. Dobra, to potem. Pierwsi będą ostatnimi. Czy tu można wliść? A można to skopniaka? Też nie można. Dobra, no to słuchajcie, w tym miejscu byśmy sobie zakończyli ten odcinek. Mam nadzieję, że mi się podobało. Zostawcie łapę. Wbijajcie też na kolejne materiały z Red Dead Redemption, z Forza Horizon. Będzie się działo. Ja sobie poza odcinkiem jakby spróbuję dotrzeć do swojego obozu. I pokażcie, jest tam w sumie daleko, czy niekoniecznie? No tutaj skoczę do kolejnej misji. Możemy przy okazji tutaj ściągnąć Wielebnego Swansona, bo tu będą jakieś kolejne inne misje. Zobaczymy, co Wielebny chce. Będzie opisane, co on chce, czy niekoniecznie? Będzie, było przez chwilę, to niech to pokaże. Powiedziała ci, że Swanson znalazł coś na stacji kolejowej nad jeziorem. No to tutaj sobie skoczymy w kolejnej misji. Teraz to tyle. Trzymajcie się. Cześć!